Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w czytaniach październikowych. Te czytania będą podzielone trygonami, gdyż po prostu zostało mało czasu do października i nie zdążyłabym zrobić takiego odrębnego filmu dla każdego znaku zodiaku. W związku z tym właśnie podzielimy sobie tutaj trygonami i oczywiście będzie w obrębie każdego trygonu krótki przekaz dla każdego znaku zodiaku. Zaczynamy sobie od trygonu wodnego, to jest rak, skorpion i następnie rybki. Dla tych trzech znaków zodiaku w tym filmie nagramy przekaz na październik 2021 roku. Oczywiście przekaz ogólny, osoby zainteresowane czytaniami prywatnymi, czy to miesięcznymi, czy to rocznymi, czy to dwuletnimi, czy jakimiś czytaniami niestandardowymi, proszone są o kontakt osobisty. Adres mailowy znajduje się w opisie pod filmem. Zapraszam Was serdecznie. A teraz zaczynamy dla Was przekaz na październik roku 2021. Zodiakalny rak. Jeszcze tylko dodam, mam nadzieję, że tutaj ktoś doda tak zwaną czasówkę, ponieważ ja nie jestem w stanie tego robić na bieżąco. Ja też nagrywam te filmy dużo, dużo wcześniej. One są później wygrywane na kanał w odpowiednim czasie przez moich moderatorów, więc to też nie jest tak, że robione jest to na bieżąco. Dlatego też nie mam nad tym takiej pełnej kontroli. Po prostu nie jestem w stanie zadbać o wszystkie szczegóły. Więc bardzo bym prosiła, jeżeli znajdą się takie dobre duszyczki, a jestem pewna, że tak, to żeby tutaj taką czasówkę pod filmem zawrzeć. Raki, zodiakalne raki, październik 2021 roku. Po trzy karty losujemy dla każdego znaku zodiaku. Po trzy karty dla każdego znaku zodiaku. Moi drodzy, ja zacznę u Was od pracy i finansów, dlatego że tutaj widzę zdecydowanie, że idą do Was jakieś lepsze czasy. Lepsze czasy po prostu zawodowo-pieniężne, że tak powiem, głównie. No bo zobaczcie, co tutaj macie. Dziesiątka pentakli, siódemka pentakli, koło fortuny. Ja myślę w ogóle, że październik będzie albo dla Was miesiącem, w którym rozpoczniecie jakąś inwestycję i ona Wam się zwróci w ciągu najbliższych 7 miesięcy, albo będzie efektem właśnie zwrotu jakiejś inwestycji, którą poczyniliście na przykład 7 miesięcy wstecz, około, bo to jest tak plus minus. Tak ja bym to mniej więcej widziała, bo jest też koło fortuny, coś tutaj się kręci, kręci, aż się wykręci i rzeczywiście no, jakiś lepszy obrót sprawy mogą przybrać, jeżeli chodzi o kwestie pieniężno-zawodowe. Dla niektórych po prostu nowa praca, o którą się staraliście, ale moi drodzy, także możliwość otrzymania spadku, możliwość otrzymania nieoczekiwanych pieniędzy z jakiegoś interesu rodzinnego, z firm rodzinnych, z jakichś inwestycji poczynionych na przykład przez Waszych rodziców, dziadków. Może nawet nie wiedzieliście, że gdzieś tam ciułają, odkładają sobie pieniądze i w październiku będą chcieli Wam je przekazać. To jest październik, miesiąc, w którym co niektórzy będą rozpoczynać studia, więc może ktoś będzie chciał Was na przykład dofinansować, zapłacić za Wasze studia po prostu, za Waszą naukę. Też tak dla niektórych może to wyglądać. Niemniej jednak, no nie powiem, że przy tym kole fortuny nie ma możliwości wygranej, bo jest taka możliwość dla niektórych oczywiście, nie dla wszystkich, bo pamiętajmy, że to oczywiście rzadko tak te karty należy odczytywać, ale zdarzają się wygrane w loteriach, wygrane w konkursach, wygrane pieniężne wszelkiego rodzaju, więc dla niektórych rzeczywiście tu może coś takiego nastąpić, natomiast bardziej ja widzę zwrot środków, czy wypracowane środki, które są w wyniku czyjejś ciężkiej pracy, tak zwanej krwawicy, albo Waszej, albo na przykład właśnie Waszych członków rodzin, Waszych bliskich, czy po prostu są to jakieś sprawy spadkowe, gdzie Wy w wyniku właśnie otrzymania jakiegoś spadku otrzymacie takie no, solidne wsparcie finansowe. Tu głównie właśnie te karty tak mi się pokazują na tę sferę. Natomiast, moi drodzy, w relacjach rodzinnych jest jakiś przełom, wypracowana jakaś relacja. Ktoś mógł pracować na przykład nad małżeństwem, żeby się nie rozpadło. I to koło fortuny zapowiada nam nowy okres w dziejach rodziny, w dziejach małżeństwa, w dziejach takiej szerszej, szeroko rozumianej rodziny. Może być przyjście też na świat dzieciątka, które
jakby tutaj będzie spajało całą tę rodzinę. Tam, gdzie były konflikty, tam, gdzie były trudne jakieś relacje, jakieś takie, no nawet, że nie odzywaliście się do siebie. Tutaj jest to koło fortuny wraz właśnie z jakimś potomkiem, który przychodzi na świat, być może w październiku, być może w październiku przyjdzie wieść o tym, że pojawi się na świecie dziecko, tak w terminie do 7 miesięcy. No i ta informacja będzie w stanie dać taki przełom w życiu rodzinnym, czyli po prostu no tutaj w jakiś sposób będzie to spajało rodzinę. To będzie przełom, to będzie nowy rozdział. Wszyscy jakby tu będą chcieli wspólnie pracować na wspólne dobro i rozpocząć od początku pewne sprawy, pewne rzeczy. W kwestiach związanych, moi drodzy, ze zdrowiem, tutaj zwróciłabym uwagę na układ trawienny, na wasze kości, stan waszych kości, zawartość wapnia, na to, aby dużo się ruszać, aby uprawiać sporty, aby nie mieć tylko i wyłącznie takiego osiadłego trybu życia. Uważajcie również w komunikacji. Także koło fortuny może tutaj wskazywać na jakieś takie dolegliwości nawracające, które wydarzają Wam się cyklicznie. Na przykład każdej jesieni ktoś tam może mieć spadek odporności. Teraz, moi drodzy, skorpiony, zodiakalny skorpion na październik 2021 roku. Zodiakalny skorpion. Co dla skorpionów, moi drodzy? Trójka pucharów, dziewiątka mieczy oraz karta maga. Słuchajcie, moi drodzy, no pierwsze, co mi się tutaj nasunęło, to mogą być imprezy, po których będzie Was bolała głowa, po których będziecie mieć kaca takiego fizycznego, bądź też kaca moralnego, słuchajcie, bo tutaj albo będziecie musieli jakimiś cudownymi, magicznymi sposobami leczyć się z tego kaca, albo no ktoś tutaj będzie musiał nakładać jakąś maskę, bo coś mógł nabroić podczas takiej imprezy. Więc tutaj uważajcie, bo pokazuje mi się jakieś towarzystwo, jakieś obfite na przykład wypicie czegoś. Wiecie, co mam na myśli. A następnie dziewiątka mieczy, ta osoba, która tutaj no mogła coś zrobić niewłaściwego, coś, czego bardzo żałuje, ma jakieś wyrzuty sumienia. Przy karcie maga to jeszcze no, mogą być sekreciki, które później trzeba będzie ukryć, słuchajcie. A trójka pucharów może nam pokazywać takie sytuacje typowo romansowe, czyli ktoś pójdzie, zabaluje, gdzieś tam może kogoś na przykład zdradzić. Oczywiście to już mówię w takim radykalnym ujęciu, bo to też mogą być jakieś pomniejsze sprawy, mniejsze grzeszki, no ale później będzie bolała głowa i będą jakieś wyrzuty sumienia, także uważajcie. Mogą to być, moi drodzy, zarówno jakieś imprezy służbowe, na których na przykład Wy za dużo powiecie albo spoufalicie się za bardzo z osobami, z którymi teoretycznie nie powinniście i później będzie trudno Wam razem pracować, bo będziecie musieli tak robić takie uniki, tak po prostu tutaj troszeczkę lawirować, troszeczkę robić dobrą minę do złej gry, ale psychicznie to nie będzie dobry stan. Jeżeli to będą natomiast prywatne jakieś imprezy, to ktoś może tu mieć po prostu kaca moralnego, tak zwanego moralniaka, bo przesadził z czymś, bo dopuścił się czegoś, czego na przykład na trzeźwo nigdy by nie zrobił, bo coś takiego miało miejsce i to będzie obciążało sumienie na przykład. Może też tak być, że to nie Wy sobie tutaj balujecie, imprezujecie, tu mogą być dwie zupełnie różne osoby. Wy możecie kogoś podejrzewać, że ten ktoś, na przykład wasz partner, partnerka, czy jakaś osoba wam bliska, nawet wasze dziecko, prowadzi taki swobodny dosyć tryb życia, że są tam różnego rodzaju używki, że może są tam kontakty z osobami trzecimi i może Wam to spędzać sens powiek, możecie Wy przez to mieć nieprzespane, zarwane noce, dużo domysłów, dużo stresów, no a ta osoba tak troszeczkę właśnie może tu się uśmiechać, tutaj sprawiać wrażenie, że niby nic się nie dzieje, ale Wy tam już macie jakieś swoje domysły, coś podejrzewacie. Więc tu no sytuacja jest dosyć napięta, trzeba ostrożnie postępować w październiku. No warto by było tej sytuacji dokładniej się przyjrzeć w sposób racjonalny, bo czasami w tej dziewiątce mieczy my też coś sobie tam czarnego w swojej głowie wymyślimy i się tego trzymamy, nie zawsze
zawsze sytuacja musi być aż tak poważna, jak nam się wydaje. Natomiast oczywiście tutaj warto trzymać rękę na pulsie, ponieważ alkohol nie jest tutaj dobrym doradcą na pewno w październiku, a karta maga w tym kontekście mnie pokazuje osobę, która nie pokazuje na zewnątrz pewnych motywów swojego działania, może mieć jakieś grzeszki, może mieć jakieś ukryte sprawy, no po prostu zakłada maskę, bo to jest kuglarz, to jest iluzjonista, osoba, która potrafi po prostu sprawiać lepsze wrażenie, aniżeli faktycznie sytuacja wygląda. Więc na to należałoby uważać. Kochani, no jeżeli chodzi o Wasze zdrowie, no to oczywiście wszelkie nadużycia, jeżeli chodzi o alkohol, jeżeli chodzi o właśnie takie typowo imprezowe menu, czy w ogóle jeżeli chodzi o styl życia taki imprezowy, no nie są tutaj dla Was korzystne. Układ nerwowy tutaj może cierpieć, to też może się Wam właśnie pokazywać. Spadek odporności, dużo właśnie jakiegoś też takiego stresu, bóle głowy, jakieś przedłużające się migreny, stany depresyjne. No niestety, ale zbliża nam się jesień, właściwie kalendarzowa jesień już trwa, więc niektórzy z nas no, mają takie właśnie też jesienne melancholie, jak ja to nazywam. Po prostu jest to spowodowane właśnie taką typowo jesienną aurą, nic nam się nie chce, szaro, buro i ponuro za oknem, więc po prostu ten nasz nastrój też nie jest jakiś taki odpowiedni. No i kochani moi, rybki, zodiakalne ryby, październik 2021 roku. Co dla naszych zodiakalnych ryb na październik? Tu mamy dziewiątkę pucharów, tutaj mamy rycerza pentakli, a następnie mamy asa buław. Wiecie co, ja widzę tutaj u kogoś możliwość usamodzielnienia się. Powiedziałabym, że głównie to jest usamodzielnienie się, uniezależnienie się w kwestii pracy i finansów, czyli ktoś, kto wcześniej na przykład mógł być na garnuszku u rodziców, no podejmuje samodzielne życie po prostu. Październik może być takim momentem przełomowym. Jeśli to jest student, osoba ucząca się, młoda, jakaś, która po prostu jeszcze właśnie jest na tym etapie takim rozwojowym, jeśli chodzi o pracę, karierę, studia, naukę, to ta osoba może gdzieś tam wyjechać na studia, może te studia po prostu podjąć, zacząć żyć na własny koszt, na własny rachunek. Dziewiątka pucharów to jest karta takiej dużej samodzielności. Przy tym rycerzu pentakli tutaj coś oczywiście dzieje się stopniowo. To nie jest tak, że od razu zajmujemy takie intratne stanowisko i mamy mnóstwo pieniędzy. Tym bardziej, że przy asie buław no, przychodzi jakaś okazja po prostu na zarobek, czy na nową pracę, na jakiś rozwój zawodowo-osobisty, na usamodzielnienie się właśnie. To jest głównie dla tych osób, które były w jakiś sposób finansowo czy mieszkaniowo zależne od kogoś. Że na przykład nie mieliście samodzielnego mieszkania, samodzielnego domu, byliście utrzymywani przez rodziców czy przez partnerów i tak dalej, gdzieś tam na garnuszku u kogoś, tak jak to się mówi, więc październik Wam przychodzi z taką propozycją albo pracy, a jeśli tę pracę macie, to jakiegoś dodatkowego zarobku i w asie buław, no to jest taka szybka okazyjka, która się pojawia, po prostu gdzieś tam cyk, ktoś Wam na przykład o czymś powie, nagle niby przypadkiem się okaże, że to jest dokładnie to, czego szukaliście, no i takie okazje po prostu powinno się wykorzystywać, bo to jest jak taki nagły przebłysk, taki złoty graal w codziennym życiu, więc po prostu tutaj myślę, że Wy również z tego skorzystacie, z tej opcji. Jeżeli chodzi o jakieś takie układy osobiste, ja bym powiedziała, że tutaj mamy do czynienia z singlem, który no, być może kogoś pozna i to będzie tak wyglądało jak sytuacja romansowa, przynajmniej tak Wy byście chcieli na początku, aczkolwiek będziecie w tę znajomość dużo inwestować i czasu, być może i pieniędzy, być może rzeczywiście zbliżycie się do kogoś tak bardziej, może to nie będzie na zasadzie, jeżeli są tutaj osoby, które wcześniej wchodziły w takie po prostu relacje, gdzie
no, było to takie powierzchowne, nie było tam jakiejś głębi, tylko po prostu spotykaliśmy się, były oczywiście profity dla jednej, dla drugiej strony, ale nie było tam na przykład wspólnego myślenia o przyszłości. Tutaj już może się pojawić taki zalążek wspólnego myślenia o przyszłości, jakiegoś takiego delikatnego, subtelnego planowania, a może z tą osobą to uda mi się ułożyć życie, a może ta relacja przetrwa, może to będzie coś więcej, może tu warto się poświęcić, warto zainwestować w tę sytuację, warto w jakiś sposób tutaj rzeczywiście troszeczkę sobie tego przypilnować i rozwijać tę znajomość, pomimo tego, że ona może zacząć się dość szybko, nieoczekiwanie, nagle, w sposób taki zaskakujący i tam rzeczywiście może początkowo chodzić o jakiś seks. Natomiast ci, którzy są w stałych związkach, tutaj przede wszystkim bym powiedziała, że jest możliwość właśnie też takiego finansowego uniezależnienia się od partnera bądź uniezależnienia się mentalnego, czyli my zaczynamy zyskiwać taką swoją przestrzeń, gdzie po prostu robimy coś na własny rachunek, na własną rękę, na przykład jakieś mamy swoje zainteresowania, a wcześniej byliśmy tacy bardzo uwiązani przy tym partnerze czy partnerce, nie mieliśmy za bardzo swojego zdania, czy na przykład swoich takich typowo swoich zajęć, aktywności, tylko albo wszystko robiliśmy razem, albo po prostu niczym się takim szczególnym nie interesowaliśmy. Natomiast tutaj przyjdzie jakieś ożywienie również w tej sferze. Teraz tak, jeżeli chodzi o Wasze zdrówko, kochani, no to oczywiście tutaj warto zachować umiar w jedzeniu i piciu, jakiś rodzaj niestrawności, układ trawienny tutaj może również dawać o sobie znać. Na pewno kwestia Waszej odporności. Możecie mieć też podwyższony poziom libido w październiku. No i dla co nie których może się skończyć po prostu nieplanowaną ciążą, więc tutaj należałoby uważać, jeżeli tego po prostu nie chcecie. Więc tak wygląda to dla zodiakalnych rybek. Ja jeszcze wyciągnę jedną kartę jako po prostu poradę dla wszystkich tych wodnych znaków zodiaku, które były, które sobie omówiliśmy. Jakąś taką ogólną poradę, moi drodzy, dla Was wszystkich na październik. I tą poradą jest dziesiątka pucharów. Skupić się na rodzinie, na wzajemnych zależnościach, głównie na uczuciach, na tej sferze, bo to są oczywiście kielichy. Więcej czasu być może poświęcać rodzinie, dzieciom. Ci, którzy nie mają, to może powinni tutaj zacząć przynajmniej o tym myśleć, zastanawiać się, jak to będzie, czy na przykład kiedyś nie będę żałował, żałowała, że tej rodziny nie założyłem, nie założyłam, ale to ogólnie tutaj, wiecie co, chodzi o taką ludzką życzliwość, o dobroć, o empatię, o spędzanie czasu wśród życzliwych nam ludzi, z takimi po prostu ludźmi, żeby tutaj obcować w październiku, bo to będzie bardzo potrzebne, nie stronić od ludzi bynajmniej, i po prostu zająć się bardziej właśnie mocniej tą sferą uczuciową. Pieniądze pieniędzmi, praca pracą, powinności powinnościami, ale tu akurat jest położony akcent na właśnie tę sferę uczuciową, więc być może to powinno w pierwszej kolejności być dla Was w październiku akurat takim priorytetem. Więc to dla znaków wodnych, tym bardziej właśnie, że jesteście znakami wodnymi i to jest Wasz żywioł, bo to są puchary. Także no tutaj myślę, że to będzie po prostu w tym momencie dla Was najważniejsze, najistotniejsze. Przypilnować sobie jakichś spraw uczuciowych, rodzinnych. Dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę Wam udanego października. Do zobaczenia, do usłyszenia.